Kochani, chciałbym dzielić się z wami Bożym Słowem, które myślę bardzo łączy się z tym wszystkim, co dziś słyszeliśmy. I od tego, co Marek mówił i to, co Sebastian przeczytał, myślę, że to wszystko się łączy. Marek rozpoczął mówiąc o życiu. Ja też chcę mówić o życiu. Moi drodzy, zeszły tydzień świętowaliśmy wielkie święto dla Kościoła, dla nas, święto zesłania Ducha Świętego. I jak sądzę, w wielu kościołach było to rozpamiętywane, czytane, opowiadane. I dobrze, powinniśmy to akcentować i świętować. Tylko, kochani, jeśli na tym pozostaniemy, to jest tylko forma. To jest tylko tradycja. Pytanie dziś do nas, czy my tym żyjemy? Czy my tym żyjemy? Czy tylko opowiadamy? Kochani, Biblia jest bardzo jednoznaczna. Biblia daje nam takie obietnice, tak proste, tak oczywiste, że aż wierzyć się nie chce, jak one są proste. Myślę, że ten werset, co przeczytam z Ewangelii Jana 7,37, był chyba najszerzej czytany ostatnio. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu Świętym. Kochani, czy może być to prościej ujęte? Kto pragnie, niech przyjdzie. Pragnienie i nasze działanie. I efekt jest oczywisty. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A w wcześniejszych rozdziałach Jan mówi też 4,14, że staną się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Moi drodzy, Biblia jest tak oczywista. To, co brat Stanisław powiedział o tych wzorcach czerwonych i zielonych. Biblia również mówi nam, pokazuje nam życie w wielu miejscach Bożych dzieci, które są pozytywnymi wzorcami i negatywnymi. Pokazuje nam tych, którzy jakby zastosowali w praktyce to słowo i tych, którzy nie. Moi drodzy, czytając Dzieje Apostolskie, nie tylko zresztą, widzimy ludzi pełnych Ducha Świętego i co Bóg mógł przez nich robić. Ale możemy też widzieć i takich ludzi, którzy żyją bez relacji z Duchem Świętym, bez komory modlitwy, bo to idzie w parze, bez namaszczenia Ducha Świętego, bez Jego pełni. Zanim pójdę dalej, kochani, chcę dać wam trzy obrazy biblijne i potem ich podsumować. Postaram się krótko, bo czasu niewiele. Moi drodzy, pierwszy obraz to zaczerpnąłem, chociaż mówię, tutaj wybrałem trzy, ich można mnożyć i mnożyć. Zaczerpnąłem z drugiej księgi Kronik, to jest historia Elizeusza, kiedy wraz ze swoim sługą znalazł się w Dotanie i w bardzo ciężkich opałach. Oto rano się budzą i całe to miasteczko jest otoczone wojskiem aramejskim. A to dlatego, że król wojsk aramejskich postanowił skończyć już z Elizeuszem. Dlatego, że Elizeusz miał objawienie od Boga tego wszystkiego, co w najtajniejszej komnacie ze swoimi doradcami omawiali plany wojenne. A Elizeusz miał objawienie od Boga i przekazywał królowi izraelskiemu. I w końcu postanowił z tym skończyć. Dość tego. Muszę zlikwidować Elizeusza. Wysłał cały oddział konnicy, aby go pojmać. Mamy problem, bo znamy zakończenie. Ale spróbujmy wstawić się w to miejsce. Jesteśmy na miejscu tego sługi. I nie widzimy tych wozów wojennych. Po prostu tak fizycznie. Co można zrobić? Co można zrobić? Widzimy miasto otoczone i wiemy, że przyszli po nas. Można się poddać. No ale to jest równoznaczne albo ze śmiercią, albo z niewolą. Można próbować ucieczki, ale to chyba nie miało najmniejszego powodzenia, szans powodzenia. No można było ewentualnie próbować obrony. Może całe to miasteczko jakoś wezwać pod broń i bronić się. Przypuszczam, że i tak nie mieliby szans, ale choćby nawet się obronili, to jakim kosztem? Ilu ludzi by musiało zginąć, być rannych? Ale widzicie, tak oni by mogli postąpić, myśląc tylko po ludzku.
nie widząc tej rzeczywistości duchowej. Moi drodzy, jakże często my może sobie w swoim życiu narobimy problemów, walcząc sami, nie widząc rzeczywistości duchowej. Jak często możemy podejmować decyzje niewłaściwe, jeżeli Duch Święty nas nie przepełnia. Wiecie, jaka była różnica między prorokiem a jego sługą? Że prorok Elizeusz żył. Żył Duchem Świętym, żył z Bogiem, miał objawienie. Przez niego przelewała się Boża obecność. A jego sługa tylko o tym wiedział. I to była różnica. Drugi obraz, również związany z życiem Elizeusza, nawet wcześniej troszkę, kiedy Elizeusz jeszcze z Eliaszem szli razem, to był ten dzień, kiedy wiedział Elizeusz o tym, że Eliasz ma być zabrany do nieba. I idą razem, wielokrotnie o tym mówiłem już, ale chcę troszkę może z innej perspektywy na to spojrzeć. I w jednym momencie dochodzą do miasta Jerycho. Jerycho było dosyć szczególnym miastem. Tam za życia swego jeszcze Eliasz założył szkołę prorocką. Było tam wielu ludzi, wielu proroków, którzy ich zadaniem było usługiwanie i tej społeczności, która tam była, ale i w ogóle całemu miastu. Moi drodzy, to byli prorocy. To byli kaznodzieje, można by powiedzieć, którzy mówili kazania, którzy usługiwali sobie. To byli ludzie, którzy mieli też i objawienie, bo przecież jak przyszli do Jerycha, to oni wiedzieli już o tym, że Bóg chce zabrać dziś Eliasza. Oni to od Boga odebrali. Ale uważny czytelnik od razu widzi, że coś tu brakuje, że coś tu nie do końca gra. Bo widzicie, kiedy Elizeusz poszedł dalej nad Jordan, wyrażając swoją determinację, że musi przeżyć głębię Bożego dotyku, nikt nie poszedł. Tylko może kawałeczek w roli widza. Gdzie oni bardziej byli zajęci tą służbą w Jerychu niż szukaniem Pana, niż szukaniem Bożej obecności. I w efekcie byli zupełnie cieleśni. W efekcie w ogóle nie rozumieli Bożego serca i Bożych dróg. Widzimy to w następnych wersetach. Kiedy Eliasz został zabrany, kiedy na Elizeuszu spoczęła Boża moc, kiedy wrócił, kiedy wody znów się rozstąpiły, kiedy wrócił, to wiecie, co oni robią? Wiecie, bo znacie. Przeczytajmy to. I rzekli do niego, oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają twojego Pana. Może uniósł go duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiada, nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł, poślijcie. Posłali więc 50 mężów i szukali 3 dni, lecz nic nie znaleźli. Moi drodzy, jakże dziwna sytuacja. Oto Boży ludzie, kaznodzieje, uczniowie proroccy, a zupełnie nie mają wglądu w Boże myśli, w Boże serce. Czego oni sobie wyobrażali, że Bóg zabrał Eliasza, żeby go tu gdzieś o skały roztrzaskać? I natarczywie napierali jeszcze na niego. Widzicie, wcześniej się wydawało, że w rozmowie Eliasza z Elizeuszem, kiedy Eliasz mówi do swojego następcy, jakby mówi Elizeuszu, zostań tutaj w Jerychu. Widzicie, wydawać by się mogło, jakby Eliasz mu sugeruje, słuchaj, zostań tutaj, tu jesteś potrzebny. Tu jesteś potrzebny, żeby może twoja osoba sprawi, że ten kościół w Jerychu zostanie obudzony, że ten martwy kościół zostanie tutaj podniesiony do życia. Może tu potrzebny jesteś. Ale Elizeusz dobrze wiedział, zresztą Eliasz też, dobrze wiedział, że nie tędy droga. On dobrze wiedział, że on musi przeżyć sam. On dobrze wiedział, że on sam musi przeżyć to potężne dotknięcie Boga. I dopiero wtedy będzie miał moc do usługiwania. On wiedział, że to musi przeżyć. Nie wystarczyło mu wiedzieć. On miał tą gorącą determinację. Nie wystarczało mu tylko oglądać to, co robił Bóg w życiu Eliasza. On chciał to przeżyć. I obraz trzeci. Przeskakujemy do Nowego Testamentu. Przypowieść Pana Jezusa o 10 pannach. Słuchajcie, znamy doskonale, wiecie, że Pan tych 10 panien to obraz oblubienicy, czyli nas, Kościoła, który oczekuje na Jego powtórne przyjście.
I wiemy, że nastąpił rozdział po połowie. Okazało się, że 5 było mądrych, 5 głupich. Głupich. Dlaczego? Co się stało w ich życiu, że zostały zakwalifikowane jako głupie? Zabrakło oleju w ich lampach. Olej symbolizuje nam Ducha Świętego. Zobaczcie, w ich lampach, w ich życiu zabrakło pełni Ducha Świętego, oleju. Ale co jest zaskakujące, one, te panny, tych 10 panien, uważam, wyglądały identycznie. Gdyby jakiś obserwator, może z boku gdzieś patrzył na tych 10 oczekujących panien, nie byłby w stanie powiedzieć, które są mądre, które są głupie. Na zewnątrz tego nie było widać absolutnie. Wyglądały jednakowo, ale wewnątrz była różnica. Moi drodzy, tak samo i my dzisiaj, nikt z nas, patrząc nawzajem na siebie, nie jesteśmy w stanie nic stwierdzić. Wszyscy wyglądamy tak samo, uśmiechnięci, powiem, tak święcie wyglądamy, ale nikt nie wie, co jest w środku. Wie to Bóg i najpewniej ty sam i ja sam. Moi drodzy, kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest właśnie to, zabrakło im napełniania się Duchem Świętym. Ich lampy, ich kubki nie były pełne i wtedy zabrakło. A w liście do Efezjan 5 rozdział Pan Bóg mówi, bądźcie pełni Ducha. Inny przykład mówi, napełniajcie się Duchem. Słuchajcie, to jest polecenie dla nas. Napełniajmy się Duchem, póki jest czas. Inny przykład, ten najnowszy, mówi, pozwólcie się napełniać Duchem. To znaczy, bądźcie w tym miejscu, gdzie to jest możliwe. Czyli bądźcie w komorze modlitwy. Bądźcie tymi, którzy szukają społeczności. To jest to, co z pierwszej Mojżeszowej zostało dziś przeczytane. Szukajcie społeczności ze mną. Trwaj społeczności ze mną. Oczekuj mnie. To jest miejsce, gdzie ja mogę cię napełniać Duchem. I kiedy twój kubek będzie opływający, to wtedy nie zabraknie ci oliwy. Twoja lampa nie zgaśnie. I te mądre powiedziały do niej, idźcie i kupcie sobie szybko. Oczywiście było za późno. My mamy jeszcze czas. Ale tu jest ciekawe słowo, zresztą kiedyś chyba zwracałem na niego uwagę, kupcie. Kupcie. To nie, on nie powiedział, idźcie, zabierzcie sobie tam gdzieś z magazynu. Idźcie i kupcie. To znaczy, to coś kosztuje. Tu jest cena do zapłacenia. To jest cena naszego czasu, o którym dziś Marek wspominał. Cena naszego czasu, kiedy stoimy przed Panem. Kiedy stoimy w komorze modlitwy, szukając Pana, szukając Jego obecności. Oby nie było nigdy dla nas za późno. Kochanie, 3 obrazy. Co ich łączy? To był sługa Elizeusza, uczniowie prorocy z Jerycha i tych 5 głupich panien. Łączy ich jedna rzecz. Zanim powiem, myślę, że stanie się to oczywiste po przeczytaniu pewnego fragmentu z objawienia świętego Jana, 3 rozdział. A do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes 5 osób, które nie skalały swoich szat. Ilekroć to czytam, zawsze drżenie mnie napawa to słowo. Masz 5 osób na cały zbór. Tak patrzył Bóg. Oni na pewno nie. Moi drodzy, to słowo, to zdanie, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To jest to, co łączy te 3 obrazy. Bo zobaczcie, oni tym się wszyscy charakteryzowali, że dobrze wyglądali. Że ich postawa świadczyła o tym, jacy są bardzo duchowi. Popatrzcie na sługę Elizeusza. Myślę, że wielu Izraelitów mu zazdrościło tego, że mógł być tak blisko proroka. To był ogromny zaszczyt. Być uczniem prorockim, być u boku Elizeusza, widzieć go tak blisko, widzieć jego kontakt z Bogiem, widzieć każdy jego cud. Myślę, że wielu myślało, och, jak ten sługa, jaki on jest już prawie święty. A nie było tak. Widzimy jego postępowanie choćby tam w Dotanie, że nie miał oczu otwartych,
na to, co duchowe. Ale nie tylko to. Wiemy, jak skończył tragicznie. Kiedy nastąpił cud uzdrowienia Naamana, to ten sam sługa pobiegł za nim, prosząc go o bogactwo, o szaty, o zapłatę. A jak wrócił do Elizeusza, to jeszcze kłamał. To nie wygląda zbyt dobrze, prawda? I trąd do niego przylgnął. Takim był naprawdę, a wyglądał tak dobrze. Dalej ci uczniowie, prorocy, no to już nawet nie muszę rozwijać. Słudzy Boży, kaznodzieje. Ale nie widać było w nich Bożego działania. Pięć panie, no to już chyba najbardziej oczywiste. Jak powiedziałem, nikt by nie rozpoznał. A jednak jedne zginęły, a inne nie. Moi drodzy, wszyscy duchowo dobrze wyglądali. Dla innych, dla otoczenia. Ale w niektórych z nich była pustynia. Była totalna susza. Tutaj Jezus do zboru w Sardes mówi tak. Znam uczynki twoje. Wiecie, cóż to oznacza? Kiedy byśmy my jako rodzice powiedzieli do swoich dzieci, znam twoje uczynki? Albo mówiąc zupełnie prosto, wiem, co zrobiłeś. Wiecie, kiedy otwarcie dziecko nam, nie wiem, przed wszystkimi coś tam nabroi, to wtedy mu to powiemy, no byłoby to śmieszne, bo to oczywiste. Ale kiedy dzieciak coś nabroi i wydaje się mu, że tego nikt nie widział, i wydaje się mu, że rodzice tego nie widzieli, i próbuje to tak skrzętnie gdzieś tam, żebyśmy o tym zapomnieli, to wtedy to ma sens powiedzieć, słuchaj, ale ja wiem, co zrobiłeś. I tak właśnie Bóg mówi do tego zboru i także idź do nas. Ja znam twoje uczynki, ja cię widzę, ja znam twoje motywacje. Może wszyscy ludzie nie, ale ja znam twoje motywacje. Ja znam głęboko twoje serce. I to dotyczy również tego, jeśli ktoś może zgrzeszy. Może to jest grzech, który jest zakryty przed światem, ale Pan Bóg go widzi. I Pan Bóg chce dziś ci powiedzieć, ja znam twoje uczynki. Wiecie, chować grzech ukryty jest niebezpiecznie. Dlatego, że wcześniej czy później, jak zresztą może mówi Boże Słowo, to co robiłeś w ukryciu, to będą na dachach opowiadać. I tak wielokrotnie jest. Ale też to dotyczy czegoś innego, naszej postawy na co dzień przed Bogiem. Na to, na ile jesteśmy pilni w szukaniu Jego obecności, a na ile to zaniedbujemy. To wiemy tylko my sami i On. I dziś chce nam powiedzieć Bóg, ja znam twoje uczynki. Ja wiem, jakim jesteś naprawdę. Kochani, chcę, abyśmy każdy sobie dziś szczerze postawili to pytanie, kim jestem, jakim jestem, jak Bóg mnie widzi, jak Bóg mnie ocenia. Czy ja naprawdę żyję? Czy tylko już sprawiam wrażenie, że żyję? Czy jeszcze mi pozostało imię, że żyję? Jak wygląda nasza codzienność z Bogiem? Nasza relacja z Bogiem? Nasze chodzenie z Bogiem? Moi drodzy, myślę, że chrześcijanie, którzy zaniedbują tej intymnej relacji z Bogiem na co dzień, którzy nie modlą się sami z Panem, którzy nie przeżywają tego czasu, są w bardzo niebezpiecznym miejscu. A najczęściej o tym nie wiedzą. Nie zdawają sobie z tego sprawy. Dlaczego? Pozwólcie, że użyję jeszcze dwa obrazy i na tym będę kończył. Pierwszy obraz to obraz twierdzy. Przy powieści Salomona 18:10 mówią tak. Imię Pana jest mocną wieżą. Choć chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Moi drodzy, Bóg uczynił Chrystusa naszą mocną twierdzą. Amen? Ale kiedy jesteśmy bezpieczni? Kiedy stoimy obok? Kiedy wchodzimy? Tu jest wyraźnie napisane, że chroni się do niej, czyli wchodzi do niej człowiek i jest bezpieczny dopiero wtedy, gdy wejdzie. Niekiedy tylko potencjalnie wie o tej możliwości, a cały dzień ma zabiegany, cały tydzień zabiegany i nie wchodzi i nie skrywa się do tej wieży. A myśli, że jest bezpieczny. Nie. Stoi obok i jest nadal narażony na wszelkie ataki. Jest nadal narażony na wszelkie pokusy.
jest nadal narażone na wszelkie zwątpienia, brak zaopatrzenia, brak zwycięstwa, bo nie jesteś w środku, bo nie jestem we wieży, a dopiero tam jest ochrona. Psalm 91 również nam o tym mówi bardzo jasno, od pierwszy werset. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja. I twierdzo moja. Ale kto to może powiedzieć? Czy ten, kto od czasu do czasu, wtedy kiedy burza nadciąga, tam wpadnie na chwilkę? Czytamy, kto mieszka pod osłoną. Kto mieszka, kto przebywa stale pod osłoną Najwyższego, czyli tak blisko. Tak blisko. Ja często podaję ten przykład tego ogrodowego parasola. Kiedy jest duży parasol ogrodowy i zacznie padać deszcz, jak trzeba blisko być parasola, żeby być pod jego osłoną? Pod nim, prawda? Zupełnie centralnie blisko tego słupka, który jest w środku. Wtedy jesteśmy pod ochroną. Wtedy nie zmokniemy. Dokładnie tak to wygląda i w duchowym życiu. Musimy być blisko, żeby być pod ochroną. Musimy wejść do wieży, żeby być pod ochroną. Wiecie, na zewnątrz jest niebezpiecznie, a w środku jest wszystko. A w środku jest pełnia zaopatrzenia. Myślę, że często Bóg się aż dziwi, dlaczego my nie wchodzimy. A to potem skutkuje tym, że w sercu jest sucho, jest pustynia, że schodzimy do pozycji sardes, że schodzimy do pozycji masz imię, że żyjesz. Wiecie, ich problemem było to, mówię o zborze w Sardes, że mieli, myślę, zbyt wielką taką fałszywą pewność siebie, a też i brak czujności. Wiecie, fałszywą pewność siebie, że jest wszystko okej. Jesteśmy przecież zborem rozpoznawalnym, dużym. Jest wszystko w porządku. Ale zabrakło im czujności. Wiecie, to też jest historycznie umotywowane. Myślę, że Bóg wiedział, co mówi, powołując się również i na tą nutkę historyczną. Powiem wam bardzo krótko, bo myślę, że to ma wielki związek. Wiecie, kiedy w 549 roku przed naszą erą, czyli wiele, wiele lat temu, król perski zaatakował to miasto, Sardes. To miasto było położone w niedostępnych górach i prowadziła do niego tylko jedna droga. I obrońcy całą swoją obronę ustawili na tej drodze, bo nie dało się z żadnej innej strony wejść. I ten król perski widział, że nie ma szans zdobyć tego miasta. I dał nagrodę swoim żołnierzom, obiecał nagrodę swoim żołnierzom, jeśli ktoś znajdzie jakąś inną drogę. Bo tak czuł, że coś musi być, jakieś wyjście inne. I przyszedł im z pomocą pewien przypadek. Jeden z obrońców, pochylając się, spadł mu hełm. I potoczył się tam głęboko gdzieś w przepaść. I jeden ze sprytnych żołnierzy perskich pomyślał, ciekawe, czy on po niego zejdzie. I faktycznie zszedł. I przez to pokazał, jaka jest ścieżka. Odkrył przed wszystkimi ścieżkę. I oni pod osłoną nocą, wykorzystując właśnie tą ścieżkę, weszli do miasta i zwyciężyli to miasto. Brak czujności. Zbyt wielka pewność siebie. Moi drodzy, nie bądźmy podobni. Nie bądźmy zbyt pewni siebie, że oto jesteśmy zbawieni, nasze imiona zapisane w Księdze Żywota. Wszystko jest pięknie, no więc możemy sobie tak żyć. Tak troszkę bardziej na luzie. A gdzie czujność? Moi drodzy, jeżeli nie będziemy w wieży, jeżeli nie będziemy pod jej ochroną, szatan to wykorzysta. Bezwzględnie to wykorzysta. Tak jak tu Stasiu powiedział, on przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Nie ma sentymentów. Powiedziałem, że dwa obrazy, więc jeszcze króciutko drugi. Obraz rzeki. Myślę, że jest bardzo to podobne, choć wydaje się twierdza, rzeka, bardzo od siebie odległe, ale przesłanie jest zbliżone. Ezechiel w 47 rozdziale, nie będę tego odczytywał, bo myślę, że znamy, podaje ten piękny, cudowny obraz rzeki. Rzeki, która wypływa spod Bożego przybytku i spływa w dół na step, na pustynię. I czytamy, że ta woda, dokądkolwiek płynie, uzdrawia wszystko, co napotka po drodze. Wszystko, czegokolwiek się dotknie, to zostaje uzdrowione. I w końcu wpada do morza, do wody zgniłej.
I czytamy, że kiedy wpada do tej morzy zgniłej, wody zgniłej, do morza, wtedy te wody zgniłe, czyli ten akwen, to morze zostaje uzdrowione. To jest fascynujące. Wbrew naturze. Przecież Wisła, jak wpada do morza, nie sprawia, że Bałtyk jest słodkowodny. Kto był kiedyś nad Bałtykiem, miał pewnie okazję sprawdzić, że wciąż jest słony. Woda, która wpada z Wisły, to ona przejmuje cechy tego akwenu. A tutaj jest odwrotnie. Moi drodzy, i to jest dla nas ogromny wniosek. Jeśli my żyjemy w tych wodach życia, w tych wodach, które wypływają spod Bożego tronu, jeżeli my żyjemy zanurzeni w Duchu Świętym, to my zmieniamy ten świat. To my uzdrawiamy ten świat. Ale jeśli nie, jeśli jesteśmy obok, to świat zmienia nas. I nie ma tu czegoś pośredniego. Także, kochani, pytanie do mnie, do każdego z was. Czy jestem zanurzony w tych falach? Czy jak prorok wszedłem najpierw po kostki, po kolana, głębiej i głębiej, w końcu tak, że nas nurt porywa i prowadzi? Oby tak było. Ale wiecie, jaka jest alternatywa? Jeśli nie, to co? Jeśli nie jesteśmy zanurzeni w tej rzece, to co? Księga Ezechiela daje odpowiedź. Przeczytam tylko jeden z wersetów, 11, 47 rozdziału. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe. Będą przeznaczone do zdobywania soli. Tam, gdzie ta woda nie dociera, tam jest opis, że to jest bagno, że to jest bajoro. Przeznaczone do zdobywania soli. Wiecie, wczoraj akurat jadąc na wycieczkę, jeszcze jadąc w tamtą stronę, czyli do Warszawy, bo było jasno, w pewnym momencie gdzieś zobaczyłem właśnie takie bajoro. Tuż przy drodze. Takie porośnięte takim zielonym czymś, nie wiem jak to nazwać. Wiecie, ja miałem wrażenie, że to aż do autobusu śmierdzi. Nie wiem, czy śmierdziało, ale takie miałem wrażenie. Wyglądało to obrzydliwie. Nie chciałbym dotknąć nawet tej wody. To było bajoro. Bez przepływu wody. Wiecie, bajoro, bagno, jak tutaj jest napisane, przeznaczone do zdobywania soli. To znaczy, tam nie ma żadnego życia. Morze Martwe jest tego obrazem. Tam nic nie żyje. Żadna ryba, żadna roślinność. Kochani, mamy wybór. Możemy wejść do wieży lub być obok. Mamy wybór, możemy wejść do tej rzeki lub być obok. Biblia jest jednoznaczna. Pokazuje nam skutki jednego i skutki drugiego. I daje radę. Na końcu tym zakończę. Daje radę. Wracam do objawienia Jana. I rada. Co mamy zrobić? Jest niesamowita. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Co tu widzicie nowego w tym? Widzicie? To jest wszystko to, co my wiemy. To jest wszystko coś, co my wiemy. My wiemy, co mamy robić. My wiemy, co do nas należy. My wiemy, że trzeba wrócić do Ojca. My wiemy, że trzeba wejść do komory modlitwy. My wiemy, że jeśli zawiedliśmy, to należy Boga przeprosić, pokutować i wracać. I właśnie to mamy zrobić. Pamiętaj więc, czego się nauczył i co słyszałeś. Tu nie ma żadnej nowej teologii. Pamiętaj więc to, co wiesz, tylko to wprowadź w czyn. I upamiętaj się. A potem tego strzeż. A potem się pilnuj, żeby z powrotem nie wychodzić. Więc taka jest rada dla nas. Kochani, to pytanie. Kim jestem? Czy naprawdę żyję? Czy naprawdę moja relacja z Bogiem jest tak bliska? Czy tylko stwarzam pozory jeszcze? A wszyscy myślą, że jest tak święcie i tak pięknie. Niech nam Bóg błogosławi, abyśmy wiedzieli, abyśmy zrobili to, co wiemy, że mamy zrobić. Wiecie, ja kiedyś powiem to, bo nie ma Janusza pośród nas, to mogę śmiało powiedzieć,
Wiecie, kiedyś byłem u niego na warsztacie, o to już ładnych parę lat temu. Nie pamiętam, co to było. Wiem, że przeżywałem jakiś taki trudny czas. Jakoś się nie miałem pozbierać. I w rozmowie on chyba zauważył, że jestem jakiś zwieszony i zapytał mnie coś. I ja szczerze odpowiedziałem, że jakoś taki jestem. Wiecie, co mnie zapytał? A wiesz, co ma z tym zrobić? Tak patrzę na niego, no wiem. No to rób. Ale powiem wam, że takie proste zdanie, wiecie, jak mnie otrzeźwiło? Wiecie, jak mnie otrzeźwiło? Ja wróciłem do domu i to, co wiedziałem, to zrobiłem. I nastąpił przełom. Więc moi drodzy, bądźmy posłuszni temu, tej radzie. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Pamiętaj, co usłyszałeś. I upamiętaj się. I strzeż tego. Niech Bóg nas błogosławi.